Witajcie! Widok z mojego okna, z pokoju, tutaj przeogromny orzech włoski. Tam większy od domu, nie wiem, ma mnóstwo metrów. Tam pokazywałem wam widok wcześniej. Tutaj te góry, no deszczyk, taka pogoda od 2 dni. No i słuchajcie, co tu robić? Jest niedziela, można właściwie robić nic. I tyle. Ale słuchajcie, udało mi się obejrzeć parę filmów na YouTube. No i co wam chciałem powiedzieć? Ano, wpadłem na kanał Gra o Plon. No, Grzesiek mnie rzeczywiście zaskoczył. Mocno mnie zaskoczył. Bo nie spodziewałem się takiej sytuacji, która go spotkała. No przykre, na pewno to jest przykre, ale jak sam mówi, wiedział doskonale, co robi i robił to z rozmysłem. Dosyć mnie to mocno zaskoczyło i daje takie powiedzmy dziwne przemyślenia. Po co, skoro wiedział, że to od 6 lat cały czas idzie w dół, a mimo to ciągnął to wszystko? Ciężko mi to pojąć po prostu. Może miał jakiś plan, może mu coś nie wyszło. W każdym razie no wie, co robi. Na pewno po prostu, no jest dorosły, wie, co robi, ma swoje plany. Cieszę się, że się nie poddaje. Zaskoczyło mnie jednak to, że słuchajcie, Grzesiek, no nie wiem, czy oglądasz ten film, czy będziesz oglądał ten film, czy nie. Więc nie chcę mówić obok ciebie, a raczej do ciebie, więc zaskoczyło mnie to, że również, podobnie jak ja, wyjeżdżasz za granicę, żeby zarobić na gospodarstwo i również jak ja, startujesz od zera. No myślałem, że tylko ja jestem taki stuknięty. No, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Ale widać, że jest więcej takich rolników, po prostu, którzy chcą rolnictwo ruszyć i idą w tym kierunku z całą mocą, z całą parą, mimo przeciwności losu, bo oczywiście łatwiej jest komuś działać w rolnictwie, jeśli to rolnictwo jest z pokolenia na pokolenie. No, w naszym przypadku jest to praca u podstaw i od podstaw, można powiedzieć. Ale powiedzmy to, że wyjeżdżasz do Niemiec i z tego, co czytałem w komentarzach, nie wiem na ile to jest prawda, pracujesz w tym samym zawodzie, co ja, na wentylacjach, no to ciekawostka, no dziwny zbieg okoliczności. W każdym razie co? Myślę, że warto, naprawdę warto tutaj zainwestować w tę swoją pracę, w to rolnictwo i z tego rolnictwa żyć. Oczywiście jest ten początek bardzo, bardzo trudny. No tutaj, Grzesiek, straciłeś 6 lat, można powiedzieć. Oż ty, kurczę, te osy wszędzie się pchają. Nawet jak deszcz pada, zobaczcie, no. W każdym razie straciłeś. Czy straciłeś te 6 lat? Na pewno nabrałeś doświadczenia i najlepiej, tak jak ja słyszałem, uczyć się na cudzych błędach. Więc to, co mówiłeś w swoich filmach na temat tych kredytów i tak dalej, banków, to w twoim przypadku okazało się rzeczywiście... Dobra, ja zamknę to okno, bo raz, że zimno, a dwa, że te osy tutaj mi się pchają. No, a dwa, że... Widzisz, to jest zawsze śliska sprawa. Także mimo tego po prostu tych chęci, pomysłów i tak dalej, ja byłem sam zaskoczony, mówię, kurczę, blady młody chłopak, tyle ciągników, sam ogarnia, bośmy gadali, nie pamiętam, w którym filmie pod komentarzami mieliśmy taką krótką rozmowę. W komentarzach, nie pod komentarzami, Boże. No i wyszło, że wszystko sam i od podstaw, i mówię, tu kurczę, blade, jeden, drugi, trzeci, piąty ciągnik, bo tam wszystko się dzieje, wszystko robi sam, no mówię, jasny gwint, to jest niemożliwe, tu coś nie gra. Ale skoro on może, no to ja też, tym bardziej.
No a tu się powiedzmy taka niespodzianka. Ja jestem w każdym razie za tym cały czas, żeby nie kupować nowych maszyn, bo one są jak najbardziej bez sensu i nieopłacalne. Nowe maszyny są dla ludzi, którzy mają tysiące hektarów, ewentualnie setki, gdzie po prostu nie można, no taki ciągnik jak 60 czy nawet 12, no to ona powiedzmy zrobi te 200-300 hektarów, poradzi sobie, ale jak już mamy 500, 800 i ponad 1000, no to już ta 120 jest trochę małym ciągnikiem w takim przypadku. No ale przede wszystkim dlaczego w takim przypadku jak u Ciebie powiedzmy, bo Ty tam nabrałeś tych hektarów też ze setkę, jak napisałeś. Ja mam swoje hektary, no dużo, dużo, dużo mniej. Natomiast dla mnie 120 jest, można powiedzieć, dużym ciągnikiem i w sumie niepotrzebnym. Natomiast z racji tego, że widzicie jak moja gleba wygląda, jak moje pole wygląda, więc tam ja potrzebuję tego ciągnika, żeby ciężkim sprzętem zrobić ciężką robotę, a potem ta 60 już sobie na luzie z tym wszystkim poradzą. Natomiast przede wszystkim chodzi o utrzymanie tych sprzętów. Zobaczcie, jakie to są potężne koszty tych rat, tych, nie wiem, czy leasingów, czy czegokolwiek, co tam po prostu kto wziął. Jest to kosmos. Do tego jeszcze doliczycie, powiedzmy, te raty, czy je płacicie raz do roku, czy płacicie co 6 miesięcy, to nie ma znaczenia. Tą kasę trzeba wydać, zapłacić, zarobić. To jest jedna rzecz. Oprócz tych rat mamy jeszcze takie po prostu rzeczy jak remonty, awarie, jakieś tam części trzeba kupić. No ludzie, historia. Nie rozumiem, po co komu ciągnik za 100 czy 200 tysięcy, jeśli ma tych 30 czy 50 hektarów. Tylko dlatego, żeby mieć nowy ciągnik. Gdzie tu logika, ludzie kochani? Przecież te 30 czy 50 hektarów zarabia w tym momencie na ten ciągnik, a nie na rolnika. I to jest po prostu bezsens. Dlatego powiedzmy, ja widzę nawet tutaj, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, co się u nas dzieje. Tutaj jest tak, że mało który rolnik ma nowy traktor. Oni tu jeżdżą starymi traktorami, takimi, które mają 30 lat powiedzmy i więcej i sobie świetnie radzą. Oczywiście tutaj są krówki i tak dalej, nie krówki, owieczki, kozy, więc to jest inna specyfika rolnictwa. Oni tutaj nie potrzebują takich traktorów, ale mimo to nikt tutaj nowego sprzętu takiego szalonego nie kupuje. Tak, tak sytuacja wygląda. Dlatego po prostu przestrzegam Was przed takimi rzeczami jak mamy tutaj przykład Grześka, no bo sami widzicie, no praca jest ogromna, przecież Grzesiek, ty się wcale tam po prostu nie obijałeś po tym, przecież to było widać, że ty ciężko pracujesz od świtu do zmierzchu i nie dało rady jednak, dlatego trzeba to wszystko przemyśleć, trzymajcie się po prostu lepiej tych naszych 60, 80 czy 120, bo raz, że to są ciągniki mało awaryjne, a jeśli już, to koszty są naprawdę śmieszne w porównaniu do tych nowych ciągników, do tych zachodnich ciągników. Tam byle co, to jest po prostu majątek, tam największa, najmniejsza awaria, najmniejsza głupota po prostu jakaś w stylu o-ring, uszczelka, nie wiem, cokolwiek, to już są inne pieniądze, zobaczcie na opony nawet. Opona do 120 kosztuje w granicach 2 czy 2,5 tysiąca, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, nowa. Natomiast do ciągnika zachodniego przednia opona to jest 5 tysięcy. Jest dużo mniejsza. No przecież guma ta sama. Nawet mniej tej gumy jest, jeśli chodzi o ilość. No ale rozmiar, słuchajcie, to i już jest cena. Po prostu w ogóle nieuzasadnione. Do niczego nieuzasadniona sprawa. I tutaj po prostu w przypadku Grześka, no przykro mi, ale tak jak po prostu mówiłem, wyszło na to, że mam rację. Nie wolno, trzeba po prostu się pilnować tego, na co cię stać. Nie wychodzić ponad. Jeżeli na przykład potrzebujesz, tak jak ja w tej chwili, potrzebuję, słuchajcie, dużego ciągnika, co zrobiłem? No siedzę w Szwajcarii. Popracuję tu parę miesięcy, kupię ciągnik i będę miał. Nie będę łaził po bankach i brał na kredyt nie wiadomo co i po co. Bo to nie ma sensu. Kupię sobie 120 jakąś, taką jak miałem poprzednio. I ona będzie do końca u mnie siedziała. Może być niezarejestrowana, bo mówię, zarejestrowany to ma być samochód, a nie traktor.
Ja tego nie potrzebuję nigdzie rejestrować, bo nie zamierzam, nawet jeżeli będę uprawiał, słuchajcie, zboża, a na pewno będę uprawiał zboża, to nie zamierzam jeździć do skupu, żeby swoje zboże sprzedawać, bo to jest po prostu taka, to też tutaj akurat muszę powiedzieć Grześkowi, przyznać rację, że ten, kto powiedzmy uprawia zboża i nic więcej, no to po prostu dla wygodnictwa, no bo słuchajcie, no z 10 hektarów, żeby żyć ze zboża, no to raczej cieniutko to widzę, no to się raczej nie da. No. Także nie mam zamiaru nigdzie tym ciągnikiem po prostu jeździć, a na zloty traktorowe to oczywiście bardzo chętnie, przy czym powiedzmy tu są jakieś takie możliwości, że można sobie wziąć ciągnik mały, wypożyczyć lawetę na 2-3 dni, pojechać na każdy zlot, gdzie się chce i już się jest, prawda? No i tyle, jeżeli już to można ten mały ciągnik sobie zarejestrować albo kupić zarejestrowany i wtedy jest inna sprawa rejestracji, czy na zabytek, czy jakkolwiek, po prostu są to te tematy do ogarnięcia, ale nie, jeżeli po prostu trzeba z domu na pole wyjechać, no to rejestracja jest potrzebna jak psu piąta noga, no. Także tak to wygląda, dlatego po prostu jest to... Przykład Grześka jest tragiczny, można powiedzieć, ale o tyle dobry, że zorientował się i w porę zaczął działać. No. To jest dobre, trzeba się tego brać przykład z Grześka, z jego błędu, który popełnił. Oczywiście przyznać się do takiego czegoś, to też trzeba mieć po prostu sporo cywilnej odwagi. Także dobrze się stało, bo... popełnił błąd, przyznał się do tego, popełnił błąd i rzeczywiście jest to dla nas przestroga. Uprzedził nas swoim postępowaniem, swoim nie postępowaniem, a swoim filmem, jak mamy nie robić. Pokazał nam na swoim błędzie. Pamiętajcie o tym. To tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!